Serdecznie witamy wszystkich hodowców na wspólny gołębnik Mazowsze do Czarnej, tutaj pod Mińskiem. Zajechaliśmy dzisiaj wieczorem, tutaj w sobotę. Dzisiaj wiele oddziałów ma koszowanie właśnie, pewnie już o tej godzinie zakończyli. Tak tutaj nie mamy żadnych kibiców, ale zobaczmy, jest bardzo ładna pogoda. Przed chwilką leciutko padał deszcz. Tutaj zobaczmy, o, z nowości to widzimy u kolegi Roberta Fedorowicza. Tu przejdę, może pokażę. Dwie kozy są. To kto te kozy ci podarował? Czekaj, czekaj, zaraz powiesz dobry wieczór. Kto te... Podarował mi kolega Musicki. Tak? Na okoliczność, że mają być zjedzone później, tak? No zobaczymy, może ktoś się wykupi i będą darować im życie, nie? Witam kolegów. Taki okrutny los te koziołki spotka, ponieważ kolega może... No nie wiadomo, czy spotka, bo może ktoś odkupi. No dobrze, dobrze, spokojnie. Będą one na finale dużo trawy świeżej. Więc sobie na razie ekologicznie. Zobaczmy, ekologicznie. O, to już się bawią, no, nie wiedzą, co je czeka. Jeżeli ktoś je chce przyjąć do siebie, to zapraszam, ale mięsiwo musi być. To po prostu za wymianę, no, 10 kilo kurczaka, czy tam 20, tak, za to. No nic, tak, żartujemy, ale tu zobaczmy w gołębnikach, masz teraz, widzę, światło zapalone. Zapraszam, może pojedziemy, pokażemy, bo tych gołębi, kiedy ostatnio byliśmy, było chyba coś około 700 sztuk, a teraz już masz prawie 1200, tak, czy ponad nawet drodzy już. Drodzy koledzy, bardzo dziękuję. Chodź, wejdziemy właśnie, chodź do środka, bo tutaj troszeczkę ciemno już. Gołębki bardzo dopisały. Fajnie. Weź, wejdź, chodź, wejdziemy i tam będziesz mówił. Cieszę się bardzo. Dobra, no zobaczmy, tu już masz pozamykane, nie ma żadnego gołębia na zewnątrz, one gdzie latały. Gąbki śpią ładnie w środku. Mhm. Jest. Widzimy, jest spokój. Witam, kochani koledzy, teraz jest tak, gołąbki są już przyjęte, jest ich 1150-60, mamy końcówkę. Na stronie napisałem, że ostatnich uczestników zapraszam, ponieważ przyjmowanie gołębi jest do 10 maja, wymiany gołębi są do 15 maja, na razie dzięki Bozi, że nie mamy co wymieniać i to jest miłe. Tam pojedyncze, jedna czy dwie sztuki mówiłeś. Mamy w tej chwili usunięte dwie sztuki. Jedną poinformowałem kolegę, powiedział, że no, na razie nie zostanie. Natomiast do drugiej osoby zadzwonię. No cóż, popatrzmy, to jest cichutko, jest akurat spokój. To jest przedział przyjęty wczoraj jeszcze. Te najmłodsze. Najmłodsze, one sobie tam jeszcze nie potrafią celu obrać, po dwa, po trzy sobie śpią. No tam trzy widzę właśnie. No bo to są dzieciaczki takie małe, niech one tam sobie leżą. Zapraszam tutaj może. Tutaj też są młode. Już widzę też woliery, widzieliśmy, zdjąłeś, nie? Zdjąłem, ale wiecie co, muszę założyć jeden gołębnik, ponieważ tam koledzy dosłali starsze gołębie. Dzisiaj był zresztą kolega Komoda Waldemar ode mnie z oddziału, przywiózł gołębie, też przerośnięte. Ja dbam o takie gołąbki. Pamiętasz, Krzysiu, były takie gołębie, 17 gołębi takich starszych, takiego kolegi Bobro. No możliwe, w zeszłym roku, tak? Nie, w tym roku. No. Co byłeś? I te gołębki się super przymieszkały, ale siatka zrobiła swoje. One są, one latają. Tu są gołębie, które już latają. One teraz posypiają, ale to są takie fajne dzieci. Nie, nie. Płowych dużo masz, widzę, ale nawet. No, płowy, czerwonych, tak. Kolegi Borkowskiego z Kruszkowa, on uwielbia je. Teraz mają też ciągle, jeszcze mają te słomę tutaj. Tak, ten... słoma jest podstawa, słomy nie ruszam. Pełne takie, nie, te dno zamiast rusztu. Jak wyjmowanie słomy. Słoma zostaje, przedyskutowany temat. Teraz zobacz, sfilmuj to. Widzisz, mamy trochę ciemno, one sobie ładnie siedzą. One... Widzimy... Spokój, spokój jest najważniejszy. Przestrzeń się troszeczkę będzie jaśniej, bo no, tutaj troszeczkę ja mamy już ciemno niestety, no ale ten, który nie pora chce, taka jest już. To sobie śpi na słońce. No cóż, cieszę się bardzo, że tak, listę zamknęliśmy, gołębie zamknęliśmy, gołębie są zdrowe, to mnie cieszy razy 100. Nieważne jest inne rzeczy, gołębie są zdrowe. Teraz może Krzysiu, ja bym chciał porozmawiać o dodatkowych nagrodach, jeżeli pozwolisz. Oczywiście, proszę. Chciałbym podziękować firmom, nie wiem, czy wszystkie mówić, wymienię. Dobrze. Chciałbym podziękować firmom, jeżeli kogoś ominę, to bardzo przepraszam. Powiem tak, Grzesiek Nowicki ufundował nam dwa gołębie. Jednego ufundował on, jednego funduję ja. Są to czy z Geringsa, czy z Gabi van den Abele gołębie. Będą to wszystkie nagrody powyżej 50. Od 50 do 50 jest regulamin. Powyżej 50. Są to nagrody od nas, od firm, od sponsorów. Grzesiu ufundował gołębie, natomiast jestem już po rozmowach z firmą Lubisan, która bodajże dzisiaj jest niedziela, będzie we wtorek u mnie przedstawiciel. Czy jest sobota. Przepraszam, sobota. Też będą dodatkowe nagrody. Firma Irbapol, która od nami współpracuje od lat, też szykuje jakieś tam upominki dla hodowców. Leszek Spryszak, Anglia. Kolega... Bardzo fajny przyjaciel, mogę powiedzieć, też szykuje się i na finał, i też szykuje dodatkowe nagrody. Puritan Polska też wspiera mnie mocno z produktami, z zakwaszaczami. Również powiedział, że nie zostanie bez echa. Kolega Paweł Mrowca,
cały czas jest obecny, więc jeżeli kogoś No jeszcze to nie karmę wymieniłem, używasz, zdaje się, tak, ja Pawła Pawła Mrowcy, używam kogo karmy, jeszcze? mi się bardzo fajnie sprawdza w tym roku. Zresztą widać po gołębiach, ja nie chciałbym tutaj mówić gołosłownie, ale no, koledzy, chodźcie, zobaczcie ten No nie, tu nie gołębie. widzimy, to lepiej jakiegoś złapi, Chodźcie, pokaż, bo po chodźcie. prostu tu jest ciemno już i mało co Chodź, chodź, widzimy. cicho. Cicho, chodź. No, taka pora jest akurat. Pora jest taka, jaka jest, ale Tu gołębie mamy są, szpaczka. kochani koledzy, gołębie są przyzwyczajone do łapania, ponieważ moja praca nie kończy się na tym, że o Jakbyś tam trochę 20. przejdź może dalej, to będziesz lepiej oświetlony. O, dziękuję. Jeszcze troszeczkę, jeszcze o. Moja praca nie kończy się o godzinie 20. Dzisiaj zamyka gołębnik. Kończy się dużo później. Przeglądanie gołębi, doglądanie gołębi. Dzisiaj mamy szczęście, bo kolega konsumpcji rozpoczął, jeszcze jest w stanie akurat, No, nie, no, także nam dobrze. krótki wywiad udzieli. Tak, i to gdzieś tam mi zazębia temat. Gołębie dojedzone, fajnie wyglądają, żywe. Ten Dzisiaj. jaki ma numer, pokażmy, żeby hodowca zobaczył, że No, to jest niech jego. sobie zobaczy hodowca. To jest 7024, oddział 452. Znowu mój oddział. No właśnie. Wspiera Tutaj mnie chyba mocno. najwięcej masz tych kolegów tutaj z oddziału, nie? Tych No gołębi. cóż, w samej sekcji mam około, jest nas 34, jest 15 czy 10, 12 uczestników wspólnego gołębnika. Miło mi jest, to jest dla mnie wyróżnienie bardzo duże. Ale cóż, wróćmy do gołąbków. Gołąbki są w tej chwili w formie takiej. Proszę. Wyglądają tak, jak wyglądają. Drugie piórko poszło. Gołąb na masie, dojedzony. Ja nie chcę więcej. Nie wiem, może jeszcze o tych nagrodach. Wszystkie nagrody, które są nagrodami dodatkowymi. Bardzo przepraszam firmy, których nie wymieniłem. To powiedz jeszcze, bo tutaj widziałem, masz na banery, chociaż te, co mają tutaj, tam się Banery reklamuje. są różne. Banery są firmy ogólnie budowlanych, remontowych. To są miejscowi hodowcy. Jest też Krośnin bodajże, ja Tak, pamiętam. koledzy, dla hodowców Dla PL. hodowców Krośnin. Pozdrawiam kolegów hodowców. Są to wszyscy, którzy mnie mocno wspierają, którzy fundują wszystkie nagrody powyżej 50 gołębia z lotu. Tych będzie naprawdę sporo. Jestem na etapie uzgadniania, jak, ile i dlaczego. Natomiast, no, drodzy koledzy, będzie tych nagród bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no, fajnie, no, to się wszystko na razie zazębia, jest mi miło i niech tak zostanie. Dobrze, to na razie wtedy podziękujemy. Będziemy naprawdę kolegę odwiedzać. Dzisiaj akurat tutaj przyjechaliśmy przywieźć pewne gołębie od kolegi Mariusza Dmitruka, ale te Mamy gołębie swoje nie będą, plany. nie będą właśnie, ja tutaj zasygnalizuję, tu pokażemy, no to może nie zasygnalizuję, tak jest, że ja bym pardon, chciał będziemy kogoś mieli jeden przedział. jeszcze Proszę zobaczyć. ciekawostkę jedną, ale to później nie będziemy mówić. Tak, mamy w zapleczu coś, Ten co się nam wstydzioch jest, wstydzi się. Który? Tam, Ten? tamten się wstydzi, mu się schował. Takie ma pleki ułożone, Zresztą, zobaczcie. Zobaczmy, ale no, tego gołąbki widzimy, Zobaczcie. nie ma żadnego przepełnienia, jest dużo Popatrzcie wolnych sobie, siodełek. co się dzieje. Gołąb, który jest każdej wieczoru oglądany, sprawdzany jest kał, latareczka, doglądany. One wiedzą, że Robert to jest kurwa i przyjaciel, a nie wróg. Nie, nie mówię, chodź żabeczki. Znaczy, ja może już pomału będę kończył, widzimy kolega, ta konsumpcja jednak jest bardziej sobie posunięta niż myślałem, ale także na razie dziękujemy Dziękuję. bardzo. Przerwiemy już, bo to jak widzimy, kolega zaczyna z gołębiami takie współżycie rodzaj, to ten, ale nic, to tak z tytułem żartu, ale przyjedziemy kolegę też jeszcze poobserwować, jak te gołębie, jak już będą bardziej miejmy, wytrenowane, koledzy, będą miejmy latać. nadzieję, że będzie tak fajnie jak do tej pory i tylko tyle powiem. I dziękujemy bardzo, do Dziękuję. zobaczenia, Dziękuję. powodzenia, dobry lot. Dobry lot, dziękuję bardzo.